przekonany, że tak. Zwłaszcza po roku obecności spotkań online w naszym życiu. Nie mam wątpliwości, że tak. Ono oczywiście musi być poprowadzone, zmoderowane, sfacylitowane. Musi mieć kogoś, kto będzie przewodnikiem po tym spotkaniu. Wtedy moim zdaniem staje się efektywne. Czyli musi mieć mistrza ceremonii. Ten mistrz ceremonii odpowiada za to, żeby ono miało agendę, miało strukturę, miało podsumowania w trakcie, miało podsumowanie na koniec, miało wnioski, które z tego spotkania wynikały, miało jedną informację, po co właściwie tu jesteśmy, co nam to daje, co nam to robi, w jakiej sprawie myśmy się tu spotkali. I jeszcze jedna rzecz przychodzi mi do głowy, musi być w sprawie, a nie zastępować innej formy, na przykład maila, to się często zdarza. W spotkaniach stacjonarnych pewną chorobą, na którą biznes bardzo cierpiał, nie tylko biznes zresztą, to były spotkania, które niczemu nie służyły, ciągnące się wiele godzin, zwoływane wyłącznie po to, żeby ludzie mieli przestrzeń do nic nie wnoszących dla projektu na przykład wypowiedzi. A w online możemy teraz to w efektywną strukturę spakować i uzyskać odpowiedź w kilkanaście minut. Moderator zwracający uwagę na każdą osobę kolejną wchodzącą ze spóźnieniem, to znaczy witający ją, przyjmujący tłumaczenie tej osoby, że się spóźniła, przypominający po raz kolejny, o czym było to spotkanie tej osobie spóźnionej. Ja jestem zwolennikiem w takiej sytuacji, jeśli mamy umówioną godzinę spotkania, żeby ignorować osoby wchodzące i nie zakłócać toku odbioru informacji tym, którzy na to spotkanie przybyli punktualnie. Pierwsza rzecz. Druga rzecz. Początek spotkania, który w nadmiernym stopniu zajmuje się technikaliami, czyli taki rodzaj, czy mnie dobrze słychać, wielokrotnego sprawdzania i tak dalej. Jest przestrzeń na techniczną próbę, nazwijmy to tak, i jest przestrzeń na spotkanie. I każdy kolejny wchodzący do głosu, dobijający się, zajmujący zbyt wiele czasu tym ustalaniem, co z jego techniką się dzieje, moim zdaniem rozbija rytm spotkania. Niewypowiedziana agenda na początku z ustalonym czasem i przestrzenią na określone elementy tego spotkania. Brak ustalonego kontraktu spotkania czy zasad spotkania, nie chcę tego nadużywać słowa kontrakt, bo ono jest może ciut przesadne. Co do zasady, chodzi mi o ustalenie, w jaki sposób będziemy pracowali, jak sobie będziemy udzielali głosu, czy udzielamy go na przykład poprzez podniesienie ręki tej takiej technologicznej w Zoomie czy w Teamsach, czy też możemy to zrobić głosem, w jaki sposób i do czego używamy czatu, czy on będzie nam służył, czy będziemy używali jakiejś innej platformy, na przykład pracy, do pracy zespołowej typu, nie wiem, Miro, czy jakiejkolwiek Jamboard, czy innej takiej. A więc zasad, kontraktu. To jest coś, co jest, wydaje mi się, kluczowe. Moderator jest również od tego, by zwrócić uwagę albo wręcz pokazać, w jaki sposób można udzielać informacji zwrotnej, na przykład nie zgadzając się z przedmówcą. Bo można to zrobić na 100 sposobów. Większość spotkań staje się nieefektywna wtedy, kiedy ludzie nie potrafią udzielić informacji zwrotnej osobie, która miała wypowiedź przed nimi. Robią to na przykład z argumentem ad personam. I od tego jest też moderator, żeby atmosferą, procesem, tym kawałkiem jakoś zarządzać. Spotkanie powinno mieć konkluzję w trakcie, czyli po na przykład modułach, sekcjach, po jakichś elementach i powinno mieć podsumowanie końcowe, z którego wynika, kto za który ustalony aspekt sprawy, wyzwania, problemu jest odpowiedzialny, do kiedy te rzeczy mają być wdrożone, kto spisze notatkę z tego spotkania i tak dalej. Spotkanie wreszcie, moim zdaniem, powinno uwzględniać potrzeby ludzi wnoszenia rzeczy, które wychodzą poza agendę, czyli mieć miejsce na sprawy różne, wolną dyskusję, ale wtedy ta dyskusja musi mieć jakąś strukturę, nie może trwać w nieskończoność. Moderator powinien mieć prawo i powinien powiedzieć uczestnikom, że takie prawo ma do tego, żeby zatrzymać, zaparkować, jak to się mówi, część wątków, powiedzieć, to jest ciekawe, interesujące, ale nie realizuje celu naszego spotkania. Pozwól, że zaparkuję, wrócimy do tego, ale nie w tym momencie, bo teraz zastanawiamy się nad zupełnie inną rzeczą. Czyli moderator jest tym mistrzem ceremonii w najlepszym tego słowa znaczeniu. Zdecydowanie sam doświadczam tego. Moja żona jest mistrzenią drugiego planu. W związku z tym ona jest w stanie zrobić zaskakujące rzeczy. Pamiętam
miałem swego czasu, prowadziłem panel z dwoma osobami kreatywnymi na festiwalu Film Interactive. I moja żona, chcąc przejść z pomieszczenia do pomieszczenia, w miejscu, gdzie nagrywaliśmy ten nasz webinar, czy to spotkanie, nie chciała być widoczna wokół kamery, w związku z tym pełzała po podłodze do innego pomieszczenia i ja nie byłem w stanie utrzymać, jak się domyśla pan, utrzymać w ryzach siebie samego. No po prostu wybuchałem śmiechem co chwilę, obserwując kątem oka ten ruszający się, pełzający obiekt. I takich spotkań było bardzo wiele. To, co moim zdaniem w online jest niezwykle potrzebne, to zgoda, przyzwolenie na niedoskonałość. Dajmy sobie zgodę na bycie niedoskonałym w jakiejś dziedzinie. Spotkania online'owe nie są niczym innym niż poletkiem używania tego prawa asertywnościowego do tego, by nie być doskonałym. Więc jeśli powiemy sobie na początku tego spotkania właśnie, że słuchajcie, mogą się zdarzyć tutaj różne techniczne rzeczy, dajmy sobie na to przestrzeń, przyjmijmy to z humorem i z otwartością, to często bardzo pomaga. Technologia spotkań weszła w nasze życie w sposób absolutnie z nim już nierozerwalnie powiązany. Jest obecna i trudno będzie nam ją, zresztą po co, wyrugować z tego życia. To, co jest moim marzeniem i ambicją, to jest zaprzyjaźnienie się z nią w taki sposób, żeby zacząć rozumieć, kiedy ona służy efektywności spotkań, produktywności, kiedy służy celowi, a czym innym jest to, jeśli mamy prawo, możliwość wyboru spotkania offline'owego z ludźmi w spotkaniu, w relacji, ale te dwa spotkania mogą realizować zupełnie różne cele, więc chciałbym, żeby weszła do wachlarza możliwych wyborów, żebyśmy tak o technologii myśleli. Z jednej strony uzyskujemy dzięki niej dużo efektywności i produktywności, z drugiej strony ona nam bardzo ułatwia życie, na przykład w sytuacji, w której musimy się przemieszczać pomiędzy dwoma punktami, odległymi miastami i tak dalej, jest tańsza, więc dostrzeżmy jej zalety. Ale widząc też jej wady, dajmy sobie zgodę na to, żeby nie używać jej zawsze i wszędzie. Fundamentem tej części naszej rozmowy jest zaufanie. Jeśli mamy je zrobione, jeżeli mamy otwartość na to zaufanie, to jesteśmy w stanie na nim spróbować zbudować system nienadmiarowej kontroli, adekwatnej kontroli. Słowo adekwatność przychodzi mi tutaj do głowy. Oczekiwania wobec pracownika, że będzie przez 8 godzin w pracy zdalnej, będąc w domu, w wielu rolach, będąc ojcem, matką, opiekunem, kucharzem, korepetytorem jednocześnie i pracownikiem, no nie jest w stanie człowiek zmieścić w 8 godzinach pełnej efektywności, tak jak robił to w biurze. Zresztą w biurze też nie miał pełnej 8-godzinnej efektywności. Więc jeżeli nie zdamy zgody na to, by zrozumieć, że ten człowiek w wielu rolach w sposób elastyczny dysponuje swoim czasem, również dla własnego zdrowia psychicznego i też dlatego, żeby był produktywny, to nie ma mowy o zaufaniu. To będziemy włączać system kontroli. Menedżerowie potrzebują dzisiaj zdjąć rękę z joysticka i przestać zarządzać ludźmi w ten sposób, a pracownicy potrzebują poszukać w sobie odpowiedzialności i powodu, dla którego chcą tę robotę wykonywać. Bo jeśli ktoś sens swojej pracy w sobie odnajdzie, to będzie robił rzeczy tak, jak to do niego należy. To odpowiem jak psycholog, to zależy oczywiście od tego, jaką mamy osobowość i jakie mamy potrzeby. Jedni rzeczywiście mają taką potrzebę bardzo wyraźną i ją komunikują i czują się wręcz nieszczęśliwi bez tego bezpośredniego kontaktu. Inni radzą sobie zupełnie w przestrzeni pewnego dystansu. To, co jest naszą dzisiejszym taką powinnością pewną, to jest poszukiwanie balansu między tymi dwoma stanami. Moim zdaniem ogólnie można utrzymać relacje, tylko to wymaga zupełnie innego poziomu empatyzowania z potrzebami innych, rozumienia, że w tym świecie online'owym, technologicznym transformuje również sposób realizowania czyjejś potrzeby.
tak jak kiedyś go realizowałem widząc Pana i rozmawiając z Panem, witając się, podając Panu rękę, tak teraz gdybyśmy mieli rozmawiać w wersji online'owej, inaczej zadbałbym o Pana potrzebę, na przykład kontaktu ze mną, bo nie mielibyśmy na przykład możliwości uściśnięcia sobie dłoni, ale mogłem powiedzieć wtedy Panu, że bardzo się cieszę, że Pana widzę, dostrzegam w Pana oczach zainteresowanie tą rozmową dla przykładu i tak dalej. Czyli dałbym Panu inny rodzaj sygnału, nie haptycznego, nie dotykowego, że w kontakcie jesteśmy, że nasza relacja może być zbudowana. Więcej elastyczności i empatii w związku z tym. Ja myślę, że to, co jest kluczem dzisiaj, to jest właśnie danie sobie zgody na to, że nic, co było, nie będzie tym samym i nic, co będzie, nie będzie czymś nowym, lepszym. Że jest jakaś przestrzeń, drogi, po której idziemy razem, poszukując na nowo wartości i jakości naszej relacji. Nie mam innego spostrzeżenia na to. Myślę sobie, że powinniśmy apelować o takie... O rodzaj refleksji do tego, że jesteśmy w pewnym zmieniającym się procesie. I jako ludzie, jako zwierzęta wyposażone w rozum, ten proces potrafimy kontestować, zgadzać się z nim, nie zgadzać, być w nim albo go odrzucać. Ale to samo, te emocje z tym związane pokazują, że my jesteśmy zdolni do zmiany. No tylko, że ona nigdy nie jest łatwa.